Słuchaj, jaką bieliznę mam założyć? Do koloru łóżka w sypialni czy do koloru kanapy w salonie? No to uwaga, uwaga, pierwsza tapeta. Witajcie w naszej sypialni. Nie, po YouTubach będę, poczekaj chwilę. Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda dom jeszcze przed takimi poprawkami, które będziemy robić. Tutaj są drzwi wejściowe. Tutaj będzie, nie wiem jak to się nazywa, ale taki panel zakładany w poniedziałek. Wygodne siedzisko, szafy dotykowe. Też muszę tutaj popoprawiać, co ukryte w ścianie. Musimy właśnie... Tu są szafy jeszcze, musimy tutaj wszystko posprzątać, ale tak mniej więcej to wygląda. Jeszcze jest wszystko do sprzątania, do dopieszczenia. Potem Wam pokażę, jak to będzie już wyglądać, kiedy to będzie gotowe. Dalej przechodzimy, salon. W salonie powstanie tutaj poniedziałek, wtorek ścianka z lameli. Będą tutaj lustra grafitowe, będzie pod RTV szafka, którą robię specjalnie na zamówienie. Ekipa przyjeżdża z Torunia, poniedziałek, wtorek będzie wszystko montować. Tutaj zastanawiałam się, kto to? Pokaż. Teraz przyjeżdża ekipa i będą piękne zasłony. Zaraz będą dzisiaj karnisze. Potrzebne, żeby bramę, bo my nagrywamy, muszę w trakcie. Dobrze, to bramę. Tutaj będzie piękna kanapa, nie mam wybranych jeszcze dywanów. Dywany będziemy dobierać, kiedy będą meble. To co, mamy ściankę. Tu będą lamele. Zastanawiałam się, aby zrobić tapetę, ale w końcu stwierdziłam, że robimy lamele. Tutaj jest wejście do basenu, ale basen i saunę pokażę Wam w następnym odcinku. Tutaj też jest toaleta, łazienka, prysznic. W tym domu jest 5 łazienek, więc pod dostatkiem. Tutaj, jak widzicie, piękny ogród. Dom łączy się z lasem, możemy wypoczywać, chodzą wiewiórki i inne fajne zwierzątka. Bo zobaczcie, jak to pięknie wygląda, żeby to wszystko zasłonić, bo to jest cały urok. Dajcie mi znać w komentarzach, czy mam tutaj robić ogród zimowy, wszystko ma być pod szkłem. Tutaj teraz ujęć, żeby nie pokazywać dokładnie jak basen wygląda, nie pokazujemy. Zawsze marzyły mi się duże okna, będą piękne zasłony. Salon jest połączony z kuchnią, też będzie tutaj stał piękny stół, krzesła i będą tutaj zasłony. Także w kuchni będą zasłony. No i tutaj mamy przestrzenną kuchnię, ale oczywiście jak wiecie, że ja nie gotuję. Jestem na ataku smaku, na diecie 1500 kalorii. I pamiętajcie, że z kodem MAJA30 macie zniżkę teraz na wszystkie diety w ataku smaku. Więc potem Wam pokażę cały sprzęt, który sobie zamówiłam, który będzie schowany w środku, w szafkach. Ale na razie jeszcze tutaj muszę dokładnie posprzątać, wstawić sprzęt, ale to wszystko na spokojnie potem Wam pokażę. Tutaj jest łazienka dla gości. Też jeszcze wszystko przed sprzątaniem, więc może tak, ale tak wygląda łazienka. Tutaj jest pralnia, ale to tylko tak, może na razie nie będę. Jeszcze może jak tutaj idziemy po kolei, garaż. Na razie są właśnie wszystkie rzeczy w garażu do rozpakowania, jakieś takie dodatki. Tak wygląda garaż. I w części dolnej jest nasza sypialnia. Witajcie w naszej sypialni. Oczywiście będzie zmieniane łóżko. Na tej ścianie będą lamele, na tej ścianie tapety z firmy Ubierz Swoje Ściany i będzie pięknie. Tutaj jest garderoba. Na razie to jest wszystko takie robocze, więc nie będę Wam dokładnie pokazywać. Nie jest za duża, nie 140 metrów, ale myślę, że na jakieś podstawowe rzeczy wystarczy. Tutaj jest nasza łazienka, jedna z 5. Też jak wszystko będzie pięknie posprzątane, zrobione, pokażę Wam więcej z wanną oraz z prysznicem. Telewizor, ale to wszystko jest jeszcze przed
Tutaj możecie zauważyć fajne rozwiązanie. Tutaj wyjście, możemy sobie wyjść na taras. Teraz są żaluzje. Podniesiemy żaluzje. Jak one się dokładnie nazywają? Te rzymskie, nie rzymskie, nie wiem jakie to są właśnie żaluzje, ale w całym domu jest fajne rozwiązanie żaluzji. Ojej, ale na pewno sypialnia będzie niesamowita metamorfoza. Tutaj jest wyjście na... To co, na dole Wam już chyba wszystko pokazałam. Salon, w następnym odcinku pokażę Wam basen i saunę. Taras. No i co, teraz zapraszam na górę. Drewniane schody połączone ze szkłem. Będziemy zmieniać oświetlenie, ale zobacz, może zmienię oświetlenie dopiero kiedy tutaj pomieszkamy. Pierwszy od klatki schodowej będzie to pokój gościnny. Tutaj mamy już gotową szafę. Będzie stał tutaj piękny narożnik. Naprzeciwko będą piękne tapety. Jakie to Wam też nie zdradzę, żebyście oglądali drugi odcinek. Tutaj jeszcze będę robić na zamówienie. Zastanowię się, czy postawię sobie tutaj fotel, czy jakąś komodę, ale jak przyjedzie mi piękny stolik ze złotymi nóżkami i z marmurowym blatem i wypoczynek, to wtedy stwierdzę co więcej. Na pewno będzie wypoczynek, stolik, muszę jeszcze wybrać dywany, a tu będą tapety. Każdy pokój, co istotne, ma łazienkę. Tutaj łazienka z kabiną. Jeszcze tutaj musimy właśnie... Jest wszystko przed sprzątaniem. Tutaj łazienka dla gości. A tutaj połączona z drugim pokojem. Tutaj z łazienki możemy też dojść do pokoju. Tu będzie pokój Krzysia. Tutaj będzie stało piękne biurko, które jest zrobione na zamówienie. Już w poniedziałek, wtorek będzie wszystko gotowe. Tutaj mamy fajne przestrzenie, fajne okna w tych właśnie narożnych pokojach. I tutaj też muszę się zastanowić, ale myślę, że to jakiś fajny fotel tutaj postawię. A tutaj będzie stało łóżko. Jeszcze jak będzie już wszystko zrobione, zastanowię się, czy jakieś półeczki. Żeby nie powielać jakby tutaj pomysłów tego projektu, bo u mnie w sypialni będzie ściana z lameli, to tutaj zrobiliśmy nawiązanie do biurka, bo będą elementy lameli, szafę. Tutaj już w przyszłym tygodniu będzie piękna szafa i będzie to się wydawało, jak cała po prostu wyjeżdża. Nikt nie będzie wiedział, że to szafa. Będą myśleli, że to ściana z lameli, a po otworzeniu będzie ściana i Krzysiu będzie mógł sobie pochować taką głęboką, do której będzie można tutaj wejść i będzie mógł sobie pochować różne zabawki, a także powiesić ubrania. I naprzeciwko będzie miała pokój Kaja. Kaja ma tutaj też przestronne szafy, co podkreślam. Jeszcze tutaj nie jest sprzątane. Duże szafy. Tutaj będą piękne zasłony, karnisz, który zaraz będzie montowany. No i Kaja ma łazienkę z prysznicem. Za zagłówkiem u Kai w pokoju też nawiązanie, jak u mnie w sypialni, będą lamele. A na tej ścianie wymyśliłam, że będzie piękna tapeta z Ubierz swoje ściany, która będzie także naklejona na drzwi, bo jak widzicie w całym domu są drzwi tutaj spojone z całą ścianą. Tutaj będzie toaletka, bo musicie wiedzieć, że wszystko robiłam na zamówienie. Z próbników sobie wybierałam materiały, z których mają być robione wszystkie meble, więc ja o wszystkim zdecydowałam. Tutaj jest toaleta. Jeszcze wszystko do sprzątania. Co tutaj w salonie? Oczywiście kanapa na zamówienia. Dobierałam materiały z próbniku. Będzie piękna kanapa. Wczoraj wybierałam marmur do pokoju gościnnego, a tutaj będzie z tej samej kolekcji ring. Stół, tylko właśnie czarne nogi. Aby zastanawiałam się, czy złote nogi wybrać, czy czarne, ale stwierdziłam, że czarne, nawiązując do schodów, blat dębowy, będzie tu wielki stół. Więc wszystko wybierałam ja sama. Jestem ciekawa, jak będzie Wam się podobało to wnętrze tego domu. Na pewno będzie pięknie wszystko wyglądać. Więc co, zapraszam do następnego odcinka. W następnym odcinku zobaczycie, jak dom będzie wyglądał już z moimi meblami, z moimi poprawkami, z moimi pomysłami, a przede wszystkim w czterech pomieszczeniach ściany będą przyozdobione tapetami Ubierz swoje ściany. O, jak Ciebie, żonko, wiesz, podziwiam Ciebie, dumny jestem, patrzę na Ciebie z podziwem i w ogóle. No to dobrze. Wielkim zdziwieniem.
No to dobrze. I Bielcy byli z dużym zadowoleniem, że ja nie angażuję się w coś, co ma być dla mnie niespodzianką. No dokładnie, zrobić ci niespodziankę. A na pewno mi się będzie podobało. A jaką bieliznę mam założyć? Do koloru łóżka w sypialni, czy do koloru kanapy w salonie? Żono, masz założyć w czerni do koloru wyobraźni Rutkowskiego. Aha, no dobra. A zaraz będziemy otwierać tapety. Oczywiście najlepsze, ubierz swoje ściany. W sklepie oprócz tapet znajdziecie inne akcesoria, które są potrzebne do montażu, tapet, kleje i wszystko, co potrzebujecie, aby wasz dom był piękny. Tutaj co fajne jest właśnie na stronie ubierz swoje ściany, że można sobie zmieniać kolory tła, można swoje grafiki wymyślać. No to uwaga, uwaga, pierwsza tapeta. Zobaczcie, do Krzysia do pokoju. Okej, mam, zobaczcie, jak to wygląda. Ta właśnie tapeta na ścianie. Cały dom znajduje się w lesie. Jest piękny ogród, ale to też ten ogród wam pokażę w następnym odcinku dokładnie. A tutaj już ekipa od karniszy i od zasłon. Dzisiaj będą montowane karnisze. I na pewno tutaj będą pytania, a co z drugim domem? Będziemy mieszkać w dwóch. Tutaj na przykład będę dzieci zostawiać na weekend i będę z mężem spędzać właśnie czas w drugim domu. Fajne jest uzupełnienie, bo w tym pierwszym mamy basen na zewnątrz, tutaj mamy w środku, więc na pewno dzieci już są coraz większe, będziemy mogli spokojnie weekend tutaj dzieci zostawić i pojechać do naszego pierwszego domu, który jest bardzo w chłodnym klimacie, a ten zupełnie inny, ciepły, taki mój. I co istotne, Krzysztof powiedział, że nie będzie ingerował w wystrój tego domu i jak wejdzie, to musicie na pewno być przy tym i to pokaże jego reakcję, że on wejdzie, jak będzie wszystko gotowe. Wypoczynki, zasłony. Pamiętajcie o subowaniu, o lajkowaniu i komentowaniu mojego kanału. A my zaraz będziemy rozpakowywać tapety. Oczywiście najlepsze. Ubierz swoje ściany. W sklepie ubierz swoje ściany. Kurde, muszę nagrywać po prostu. Później po YouTubach będę, poczekaj chwilę.